znajduje się tutaj 20 pracowników, dość dużo sprzętu i prace przebiegają bardzo sprawnie. Zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami, bo na placu budowy funkcjonują 4 firmy, ten termin oddania stadionu miejskiego do użytku pozostaje nadal aktualny, czyli termin 31 marca. Firmy wprawdzie zwróciły się o przedłużenie tego terminu do końca kwietnia. My rozważamy tutaj pewne uwarunkowania prawne związane z tym, czy firmy mogą przedłużyć ten termin, czy nie. Ja przypomnę tylko, że są to pieniądze unijne, które są obostrzone określonymi wymaganiami terminowymi. Przetarg, który był organizowany, był przetargiem nieograniczonym. Kwoty, które firmy podały, zostały przez nas przyjęte. My na dzień dzisiejszy stoimy na stanowisku, że termin obowiązuje i powinien być dochowany. Był taki okres, kiedy mrozy w Rzeszowie powyżej 30 stopni ze względów technologicznych uniemożliwiały wykonywanie budowy, prowadzenie budowy. Wtedy też inspektor zatrzymał budowę na 2 tygodnie i teoretycznie, zgodnie z prawem, wykonawca może żądać wydłużenia o ten okres czasu realizacji kontraktu. Analizujemy to pod kątem prawnym. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że nie jest to w sprzeczności i w konflikcie z wymaganiami unijnymi, jest to zgodne z prawem, a wykonawca będzie się upierał, no to będziemy zmuszeni do tego, aby uznać to roszczenie wykonawcy. Niemniej jednak jest to tylko 2 tygodnie, a nie miesiąc. No i to jest właśnie przedmiotem teraz dyskusji. Ja chciałbym bardzo, żeby takie tempo pracy i zaangażowanie firm, jak teraz obserwujemy, utrzymało się. I w tym momencie być może jest szansa dotrzymania tego terminu, bo prace na stadionie postępują teraz błyskawicznie. Prowadzimy prace wykończeniowe, czyli montaż krzesełek, wykończenia pomieszczeń sanitarnych, prowadzimy roboty drogowe, brukarskie, kształtujemy tereny zielone, prawda, pod zasiew traw i ogólnie porządkujemy teren budowy. Jeśli chodzi o termin wykonania ról, dokonamy wszelkich starań, żeby dotrzymać terminu. Myślę, że jest to w zasięgu naszych możliwości.